Jak się panu udało zidentyfikować? Bo to był przypadek, rozumiem. Oczywiście, przypadek. Przeglądałem to tak, ze zdjęciami, załóżmy, Opola starymi i rozpoznałem właśnie szwagra i ojca. No oczywiście i były interwencje, co nie, bo opowiadali jakieś dziwne, różne interwencje, załóżmy, w mieście i poza miastem. Ale przede wszystkim to było zaopatrzenie. Mhm. Czyli można powiedzieć, że oni tą bryczką dowozili zaopatrzenie. Tak. A czasami również też podejrzewam milicjantów w różne rejony też. Na pewno też. Tak, bowiem opowiadali na tych mostach, jak stały na rogatkach wszędzie, były posterunki wtedy robione. Ale oni jeździli na różne interwencje, takie nawet, wiem, że opowiadali w związku, bo przecież Rosjanie tutaj stali też. I były kłopoty. Kłopoty byli straszne. Nieraz właśnie dostali wiadomość, że załóżmy rabują, stoją ciężarówką i rzucają z okna pierzyny, jakieś tam inne rzeczy, co nie, no to zebrali się, jak to opowiadali, parę automatów i tam z nimi potraktowali. Nie, że jakaś strzelanina, ale po prostu tak, jako milicja.